A w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sposób na zdobycie darmowego smartfona. Sprawdźmy, czy jest to możliwe. W internecie aż roi się od różnego rodzaju ofert bankowych. Banki prześcigają się takimi promocjami jak za założenie konta 50 zł, 100 zł, 500, 1000. Była taka pani, która reklamowała jeden bank, gdzie można było otrzymać 1000 zł. I pytanie jest teraz takie, czy rozdawnictwo, które wydaje się być tak naprawdę czymś, co otrzymujemy za darmo, jest możliwe. Banki nie mogą tracić, bank musi zarabiać. Więc słowo coś otrzymać od kogoś za darmo jest w tym przypadku niemożliwe. W internecie krąży wiele różnego rodzaju serwisów, które to testują, sprawdzają oferty bankowe. I często bywa tak, że na tych serwisach są promocje. Między innymi te serwisy proponują właśnie to, żeby założyć rachunek bankowy, założyć kartę kredytową, a w zamian za spełnienie kilku drobnych rzeczy można otrzymać nagrody w postaci na przykład właśnie telefonu komórkowego. I taką właśnie propozycję sprawdzenia jednego z serwisów otrzymałem od Roberta, pozdrawiam Cię w tym momencie, z serwisu moniaki.pl. Mówiłem o tym w jakimś odcinku dawno, dawno temu, że to sprawdzę. No i słuchajcie, ja jestem ogólnie przeciwny tego typu rzeczom. Robert bardzo długo mnie namawiał do tego, żebym sprawdził taką właśnie promocję. W serwis moniaki.pl bardzo mocno rozpisał, jak wygląda cała procedura. Data 17 stycznia, wtorek. Jak widać po mojej masce, jestem dosyć chory. Dzwonił kurier, że zaraz będzie z umową, którą podpiszemy na kartę kredytową, aby otrzymać telefon komórkowy. Co zrobić w sytuacji, której mamy niewiele czasu na podpisanie umowy, a jak wiadomo, umowy z bankami są dosyć szczegółowe, dosyć długie, a mamy bardzo mało czasu w obecności kuriera, żeby się z tą umową zapoznać. Prawda jest taka, że zgodnie z polskim prawem mamy 14 dni na odstąpienie od umowy. Gdyby na przykład doszlibyśmy do wniosku, że jest jakiś punkt, który nam nie odpowiada, bądź warunki byłyby dla nas niekorzystne. Jest to dobre dla mnie w tym przypadku, ponieważ jak widzicie, ja się nie najlepiej czuję i nie będzie mi się chciało tej umowy dzisiaj czytać. Mieliśmy 3 miesiące, jedną kartę kredytową i 3000 zł obrotu do wykonania na karcie kredytowej, aby otrzymać telefon marki LG. I oto. Jak widać po mojej brodzie, trochę czasu minęło, więc ten czas płynął i to jest wynik tego czasu, czyli telefon. Już go wcześniej otworzyłem, już go wcześniej włączyłem, no bo nie mogłem się doczekać. Co wam mogę powiedzieć? Moniaki.pl to jest serwis, w którym sprawdza się promocje bankowe, można brać w nich udział. Można w tych promocjach sprawdzać ciekawe rzeczy. Właśnie takie smartfony dają gratis do kart kredytowych. Są kolacje dla dwojga, są jakieś pieniądze, więc do tej pory zawsze myślałem, że to jest ściema. Totalna ściema. Odwiedził mnie Robert, pozdrawiam Cię Robert, i mówił mi, że błagam Cię Patryk, przetestuj nas, bo nikt nie wierzy, że to działa. No i kurde, powiem Wam, działa. Sam telefon, wtedy, kiedy brałem udział w tej promocji i ją testowałem, rozpocząłem testowanie, był wart gdzieś 500-600 zł. Dzisiaj to jest obecnie 450 zł, to jest LG K8 Dual SIM LTE. Kamera tylnia 8 megapikseli, przednia 5 megapikseli. No co, no, działa, tak? Działa telefon. Natomiast sam telefon sam w sobie, no to jest dobry dla kogoś na start, na początek, kogoś młodego. Ja obecnie mam flagowca Samsunga S7. Jestem z niego zadowolony i mam go ze względu na to, że nagrywam nim filmy oraz robię nim zdjęcia. Tym sprzętem wieczorem, w nocy, no ciężko robić zdjęcia, więc pod tym kątem dla mnie by się nie sprawdził, ale dla na przykład, nie wiem, waszych rodziców czy znajomych, którzy po prostu potrzebują tylko dzwonić i przeglądać internet, to całkowicie wystarczy, więc jestem w szoku, że to działa. Jestem w szoku, że taka promocja działa i pewnie jeszcze nie jedną sprawdzę na Moniakach.
Więc moniaki, okej, okay. Jak zawsze mówimy i sprawdzamy, czy gdzieś jest szwindel, to tutaj musimy powiedzieć, nie ma szwindlu. Natomiast, żeby nie było, że Citibank, którego tutaj nie lokujemy, oraz niestety kolejna marka, czyli LG, której też tutaj nie lokujemy, żeby nie było za łatwo, to chcę Wam powiedzieć jedną taką rzecz. Przede wszystkim, moniaki. Bardzo fajny serwis, to działa, ale jedna rzecz. Gdybyś Robert mi nie podpowiadał informacji na temat tego, że Patryk, czy ty już zrobiłeś obrót 3000 zł na koncie, no to powiem Wam szczerze, zapomniałbym o tym. Gdyby Robert mi nie podpowiadał, jak tam testowana promocja, to bym wielu rzeczy zapomniał, bo to jest właśnie ten cały haczyk. Możecie zrobić obrót na karcie kredytowej większy jak te 3000 zł, przez co wpadniecie w kredyt. A to powoduje, że bank nie traci pieniędzy na tym, że daje Wam telefon, ale zyskuje dodatkowo klienta i prowizję, procent z Waszych rat. Dlatego też uważajcie, jeśli będziecie brać udział w tego typu promocjach, one działają, są uczciwe, wszystko jest w porządku, nikt Was nie oszuka, natomiast ważne jest to, żeby nie wpaść w dług, tak? Bo możecie wygenerować sobie bardzo duży dług na karcie kredytowej, oczywiście limit jest na tej karcie. Ja miałem 9200, dałem sobie taki wynik. I tyle mógłbym stracić. Wydałem troszkę więcej jak 3000, więc to już jest sygnał tego, że trzeba uważać. Dlatego też pamiętajcie o tym. Jeśli chodzi o moniaki, przydałby Wam się jakiś push-up, informacja mailowa, że słuchaj, za 2 tygodnie mija promocja, w której bierzesz udział. Na przykład, czy już wygenerowałeś obrót na karcie? No cóż, tego nie ma, chyba, tak mi się wydaje, więc to daje Wam moniaki jako taki cenny feedback, mam nadzieję. Bankom gratuluję, bo prześcigają się w mega w promocjach. Niedługo prawdopodobnie będą wycieczki na Marsa, żeby tylko zdobyć klienta. Gratuluję, bo to działa. Mnie to przekonało i prawdopodobnie skorzystam z jeszcze nie jednej promocji w Waszym banku oraz innych. Aha, jeszcze jest jedna taka rzecz. Żeby nie było. Konto zawsze można zamknąć i założyć ponownie. A to oznacza, że takich telefonów może mieć więcej. A z tego co zauważyłem, to na Citibanku co chwilę pojawia się taka promocja i tych telefonów pewnie będzie nieraz dużo odtwarzanych w promocji. Może nie konkretnie w tym modelu, ale może w innym. To znaczy, że albo nie będę nic Wam więcej podpowiadał, żeby nie było, że jestem cebulą. W takim razie dzięki moniaki za to, że daliście mi możliwość przetestowania tego serwisu. Osobiście byłem bardzo na nie, byłem bardzo sceptyczny, ale jednak muszę przyznać Wam rację. Działa. Trzymajcie się, to był sposób na zdobycie darmowego telefonu bez większych kosztów. Laying in your bed, fighting ghosts in my head, wish that I could let you go. Remember all